Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Serdecznie pozdrawiam i ja wszystkich zgromadzonych. Już pasterz akademicki przedstawił już różne tutaj kategorie obecności. Ja cieszę się, że mogę dzisiaj pełnić tę posługę liturgiczną, także duchową. Jako przedstawiciel diecezji mam nadzieję i myślę, że na następnej inauguracji, 12 roku akademickiego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji będzie brał udział nowy arcybiskup, metropolita lubelski, już mianowany, który i my czekamy, i on czeka na swój ingres, który się odbędzie 22 października, więc już niedługo, w przyszłą kolejną sobotę, na którą na ingres, na inaugurację również jego posługi serdecznie zapraszam. Chrześcijaństwo to jest transcendowanie, to jest przekraczanie granic, żebyśmy budowali wspólnotę. Tutaj ta wspólnota jest budowana wokół wiedzy przekazywanej przez wybitnych specjalistów, profesorów, fachowców, uczonych. Wiedzy, która jest tak bardzo potrzebna dzisiaj w młodym pokoleniu, które startuje na rynku pracy. I także tutaj są przekazywane te uniwersalne wartości, czy to przez ludzi wierzących, jak również przez tych, którzy są wolni wewnętrznie od ideologii, nawet jeżeli nie podzielają wiary w Boga. A nas inspiruje wiara, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i za każdego człowieka Jezus Chrystus oddał życie. Ale my też chcemy prosić Boga o mądrość i Bóg może ją spełnić. Dlatego, że Jezus Chrystus daje nam konkretną odpowiedź, jak być mądrym. A więc jak budować swoje życie na fundamencie uniwersalnych, bożych i ludzkich, uniwersalnych praw moralnych. Jeżeli nie będzie tej naczelnej zasady mądrościowej, tej mądrości, żeby to życie swoje czynić darem bezinteresownym dla drugiego, tego, którego Bóg stawia na drodze mojego życia, to rozminie się człowiek ze szczęściem. Na początku roku akademickiego życzę społeczności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji wszystkim i tym, którzy przekazują wiedzę, aby przekazywali z nią razem mądrość, mędrców, którzy pokazują, że wiedzę, prawdę i najwyższe wartości wdzielają również w swoje życie. I także życzę braci studenckiej akademii, tym młodym, którzy, tak jak wielu młodych dzisiaj, może w zagubieniu, poszukują także drogi do szczęścia i do mądrości, żeby właśnie szukali tej mądrości u Jezusa Chrystusa i szukali szczęścia na tych warunkach trudnych, jakie stawia Jezus, w tym przekonaniu, że do szczęścia nie można dojść bez poświęcenia, bez trudu, bez wysiłku, samozaparcia. Dlatego, że to wszystko nadaje sens również i krzyżowi w naszym życiu, a najbardziej już perspektywa wieczności, którą nam ukazuje Jezus Chrystus. Naszej społeczności podziękować za tą uroczystość, za Słowo Boże, za naukę, jaka dla nas płynie ze słów ekscelencji. Myślę, że to nie tylko ja, ale chyba wszyscy wiemy, że my się jesteśmy mądrzy mądrością innych, a mądrość Kościoła przetrwała wieki, a więc uczmy się od mądrzejszych i od tego, co jest trwałe. Mam nadzieję, że w naszej uczelni, jesteśmy uczelnią unitarną, ale Kościół i Słowo Boże ma ogromną wagę i na pewno nie zawiedziemy. Jestem wdzięczna za współpracę dotychczasową, za opiekę duszpasterską, za życzliwość, a ta życzliwość jest księdza biskupa od początku powstania naszej uczelni. Jestem wdzięczna, że po raz pierwszy, ale mam nadzieję, że nie ostatni,
celebruje ekscelencja naszą mszę uroczystą inaugurującą rok akademicki. Serdeczne Bóg zapłać i Bóg zapłać za całą opiekę. Ja serdecznie dziękuję za zaproszenie. Jestem zadowolony tutaj poprzez wiele już spotkań i świątecznych, opłatkowych, wielkanocnych. I cieszę się, że dzisiaj ten nowy rok, 11 już w uczelni, mogłem rozpocząć liturgię razem z Państwem. Dziękuję serdecznie Pani Kanclerz za to otwarcie na uczelni, środowiska, na wartości chrześcijańskie, na wartości naszej kultury narodowej chrześcijańskiej. A kiedy dzisiaj ten wątek mądrości się przewijał przez czytania biblijne, przez refleksję naszą, to chciałbym zauważyć, że potrzeba było i dalej jest wiele mądrości tych, którzy inicjowali i dalej prowadzą tę uczelnię, która wciąż się rozwija i jest w rozkwicie. Gratuluję tej mądrości Pani Kanclerz, Panu Rektorowi, całemu gremium decyzyjnemu, jeśli chodzi o plany, o wyczucie także tych potrzeb, jakie rodzą się w naszym życiu publicznym, społecznym, a na które odpowiada uczelnia nowymi specjalizacjami, które mogą tutaj zdobywać studenci. Na ręce Pana Rektora, Pani Kanclerz, składam najlepsze życzenia na nowy rok, żeby dalej uczelnia spełniała zadanie kształtowania, kształcenia, ale także i kształtowania postaw właśnie tymi wartościami, które wraz z wiedzą są przekazywane przez wybitnych profesorów, fachowców, specjalistów, ludzi uczonych. Przekazywane są te wartości razem z wiedzą i postawą życiową. Na nowy rok, na to nieznane, które nas czeka, aby był pomyślny, twórczy, Boży również w naszym życiu, niech nam Chrystus od tego ołtarza błogosławi. Dziękuję też młodzieży z pocztem, ze sztandarem, symbolem szkoły. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Jest mi bardzo miło powitać. Już uczestniczyliśmy we mszy świętej, za którą dziękowaliśmy ekscelencji biskupowi. Chciałem powitać serdecznie jego ekscelencję księdza biskupa doktora Mieczysława Cisło, administratora decyzji lubelskiej. Witam serdecznie prawosławnego arcybiskupa lubelskiego chęckiego jego ekscelencji arcybiskupa Abna. Potwierdzi, że wyjdzie, pewnie idzie, ale nawet nie dobrze jest myślami z nami. Chciałbym bardzo serdecznie przywitać posłów na Sejm, panią Małgorzatę Sadurską, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, widzę, pana Lecha Sprawkę, również posła na Sejm, widzę. Jest mi bardzo miło przywitać władze wojewódzkie i samorządowe. Witam bardzo serdecznie Arkadiusza Radkowskiego, przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Pana Krzysztofa Hetmana, marszałka województwa lubelskiego. Bardzo, bardzo serdecznie. Pana Krzysztofa Babisza, lubelskiego kuratora oświaty. Chciałbym teraz
również serdecznie powitać przedstawicieli szkół wyższych. Wszystkim serdecznie witam pana profesora doktora habilitowanego inżyniera Marka Opielaka, rektora Politechniki Lubelskiej. Księdza doktora Marka Słonkę, rektora Seminarium Duchownego. Pana profesora doktora habilitowanego Krzysztofa Kostro, prorektora do spraw kadr i funduszy inwestycyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Panie profesorze, jest mi szczególnie miło przywitać dr Krystynę Leśniak-Mączuk, dyrektora Wyższej Szkoły Biznesu w Radomiu. Jest pani bardzo nam miło. Bardzo nam miło. Ekscelencjo, czcigodny księże biskupie, panie marszałku, panie prezydencie, magnificencje rektorzy, dostojni goście, studenci, pracownicy naszej uczelni, Fundacji OIC Poland. Miło mi jest powiedzieć, że Gaudeamus Igitur zabrzmi w naszej szkole po raz 11. Na uczelni obecnie studiuje ponad 10 300 studentów, dokładnie 10 350. W tym około 1800 osób kształci się na 28 kierunkach studiów podyplomowych. Naukę w tym roku rozpoczęło ponad 3100 studentów, w tym 1350 osób na studiach drugiego stopnia. Na wszystkich kierunkach preoferujemy kształcenie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Proces dydaktyczny realizuje ponad 350 wykładowców akademickich, kreatywnych, ja ich określam jako doskonałych, z których 111 zatrudnionych jest w naszej uczelni w ramach umowy o pracę, a 69 na pierwszym etacie jako podstawowym miejscu pracy. Większość naszej kadry akademickiej, co jest dla nas ogromną wartością, posiada bardzo duży związek z praktyką gospodarczą. W naszej ofercie, która jest sukcesywnie modyfikowana, rozszerzana, uwzględniane są wszystkie wymogi krajowych i międzynarodowych instytucji dbających o wysoki poziom nauczania, zapewniając dobre warunki naszej kadrze, możliwości rozwoju naukowego, zaplecze dydaktyczne o powierzchni ponad 11 tysięcy metrów kwadratowych, które jest doskonalone, ciągle modernizowane, wyposażane w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Inwestycja ta była dofinansowana przez Zarząd Województwa Lubelskiego w wysokości 9,5 miliona złotych. Oczywiście jest tu też wkład własny, nasz wkład uczelni w kwocie około 3,5 miliona złotych. Z ochroną otaczamy studentów i samorząd studencki. W roku akademickim pomocą materialną objęliśmy 3255 studentów na kwotę 3 861 000 zł. Jesteśmy uczelnią przyjazną i wspomagamy studentów. Uczelnia udziela 20% bonifikaty w opłacie czesnego zakładom pracy, z których kształci się na naszej uczelni więcej 5 albo więcej osób. Szkoła Ekonomii i Innowacji jest liderem wśród niepublicznych szkół wyższych naszego regionu, nie tylko ze względu na największą liczbę studentów. Mamy poza kadrą dobre programy, dobrą, nowoczesną bazę. Rozwijamy tą bazę i dbamy o warunki socjalne studentów. W czerwcu bieżącego roku otrzymaliśmy w konkursie na najbardziej innowacyjną, kreatywną uczelnię w Polsce, tworzenie perspektyw zawodowych. Zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsza w Polsce uczelnia w obszarze współpracy z pracodawcami przez Akademickie Centrum Informacyjne. I że nasza uczelnia jest godnym zaufania partnerem dla władz samorządowych i rządowych, tak naszego województwa, jak i naszego kraju. Dziękuję bardzo. Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie uhonorują teraz pracowników uczelni za całokształt pracy naukowej i dydaktycznej.
gratuluję na ręce pani Gance właśnie tych osiągnięć, którymi się już może dzisiaj poszczycić uczelnia. Natomiast na nowe, na to kładzenie fundamentów po przyszłość życzę Bożego błogosławieństwa, żeby dalej instytucja mogła wzrastać i rozwijać się. Dzisiaj sprawialiśmy liturgię, która podkreśliła również, że uczelnia jest otwarta na uniwersalne wartości, także wartości religijne. Dlatego, że w naszej kulturze, w naszym społeczeństwie te wartości przenikają całe nasze życie. Cieszę się, że uczelnia jest otwarta na wartości religijne poprzez także opiekę duszpasterską, duszpasterzy działających też na terenie tej uczelni. Więc niech Bóg błogosławi, można się cieszyć sukcesami i owocami. Gratuluję tych osiągnięć, którymi się już może dzisiaj poszczycić uczelnia. Obecnie przystępujemy do immatrykulacji nowo przyjętych studentów.